Nikt nie lubi czekać. Wielogodzinne stanie w kolejce. Oczekiwanie na ważny telefon z pracy. Na wyniki badań. Sama myśl o tym, że mamy wybrać się do lokalnego urzędu czy lekarza, by spędzić tam kilka godzin w bezczynności, spędza nam sens powiek. Jesteśmy wściekli, sfrustrowani, a zarazem bezsilni. Bo w sumie co możemy w takiej sytuacji zrobić? A co jeśli oczekiwanie się przedłuża? Trwa nie godziny, nie miesiące, a lata. I nie chodzi o załatwienie ważnej sprawy, ale o życie osoby najbliższej. Dokładnie od 21 lat rodzina i bliscy Konrada czekają na powrót syna do domu. Konrad urodził się 10 czerwca 1976 roku. Mieszka i dorasta w Brzegu w województwie opolskim. Jest pełen pasji i różnych zainteresowań. Lubi ludzi, jest taką duszą towarzystwa. Wręcz nie można się z nim nudzić, bo zawsze ma głowę pełną pomysłów i chęci do wszystkich aktywności. Jego przyjaciele powiedzą później, że był takim kolegą, z którym można kraść przysłowiowe konie. Poza tym jest niezwykle uczynny, zawsze skory do pomocy. Ludzie lgną do niego, bo nie tylko potrafi słuchać, ale również jest człowiekiem pełnym empatii, który wydaje się rozumieć ich problemy. Konrad jest wysoki, ma 186 cm wzrostu, niebieskie oczy i włosy w kolorze ciemnego blondu. Jest szczupły i wysportowany, trenuje sztuki walki. W taekwondo dochodzi do czarnego pasa. Zna biegle język angielski. Jest ciekawy świata. To też oczywistym jest, że często podróżuje. Nie ma dla niego większego znaczenia z kim. Raz wyjeżdża sam, raz w towarzystwie znajomych. Po ukończeniu liceum rozpoczyna studia na Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu, na Wydziale Aktorskim. Po roku rezygnuje. Nie wiadomo z jakiego powodu. Może stwierdził, że dola aktora nie jest dla niego, bo on potrzebuje innego rodzaju emocji. Niemniej duże znaczenie dla podjęcia tej decyzji musiało mieć to, że rozkochał się w podróżach. Obsesyjnie marzy o wyjeździe do Stanów Zjednoczonych. Ubiega się o wizę w ambasadzie w Krakowie, ale ta nie zostaje mu przyznana. W kwietniu 1998 roku postanawia wyjechać w długą podróż do Hiszpanii. Trzeba w tym punkcie zauważyć, że podróżowanie w tamtych czasach było nieco utrudnione. Nie istniały tanie połączenia lotnicze, a kontrole paszportowe na granicach czasem trwały nieskończoność. By ograniczyć koszty, Konrad wyjeżdża ze znajomym kierowcą ciężarówki. Początkowo wszystko idzie jak po maśle. Piękne widoki, wspaniała pogoda i te przejmujące poczucie wolności. Jednak po jakimś czasie chłopakowi zaczyna przeszkadzać przedłużający się czas oczekiwania na jednej z granic. Jest z natury dość niecierpliwy i porywczy. Dlatego podejmuje śmiałą decyzję, by dalszą podróż kontynuować na własną rękę. Wybiera dość niebezpieczny sposób transportu – autostop. Szczęśliwie udaje mu się jednak trafić na małżeństwo Belgów lub Holendrów i dotrzeć na miejsce. Zatrzymuje się w Oropesa del Mar, w śródziemnomorskiej miejscowości nieopodal Walencji. Miasteczko charakteryzuje się sprzyjającym klimatem i pięknymi krajobrazami. Przyciąga masy turystów ze świata. Jest idealną destynacją z wielu powodów. Rozległe, piaszczyste plaże i naturalne zatoczki zaspokajają pragnienie tych, szukających odpoczynku i błogiego lenistwa, a klify i zabytki historyczne tych, co wolą nieco bardziej aktywną jego formę. Postanawia połączyć przyjemne z pożytecznym. Podejmuje pracę w lokalnym hotelu, by móc jak najdłużej korzystać z dobrodziejstw okolicy. Mijają miesiące. Konrad ma się dobrze i jest zadowolony ze swojego życia. W miarę możliwości utrzymuje stały kontakt telefoniczny z rodziną i znajomymi. Co jakiś czas wysyła nawet widokówki z pozdrowieniami. W czasie jednej z rozmów wspomina, że zamierza wybrać się na 52. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes w dniach 12-23 maja 1999 roku. Trudno się temu dziwić, w końcu pasjonuje się filmem i nawet sam chciał być aktorem.
Niestety, nie ma pewności, czy w ogóle tam dotarł, bo już nie kontaktuje się z rodziną. Ostatni raz dzwoni do domu na początku kwietnia 99 roku w Wielkanoc. Konrad jest bardzo uczuciowy i rodzinny. Zawsze pamięta o wszystkich datach. Nigdy nie zapomina o ważnych wydarzeniach. Dlatego gdy nie dzwoni do domu w dniu matki 26 maja, ta zaczyna poważnie się niepokoić. To do Konrada wielce niepodobne, dlatego rodzina postanawia powiadomić o zaginięciu policję. W akcję poszukiwawczą angażuje się cała rodzina. Najbardziej aktywna jest siostra Konrada, która zdecydowała się poruszyć niebo i ziemię, by znaleźć ukochanego brata. Kobieta nawiązuje kontakt z ambasadą Polski w Hiszpanii i Francji. Informuje o zdarzeniu Interpol i lokalne władze w miejscu ostatniego pobytu chłopaka. Ponadto różne organizacje i instytucje zrzeszające Polaków za granicą. Mimo całego wysiłku i niewątpliwego zaangażowania, nie pojawia się nic. Żaden ślad, który mógłby w jakiś sposób pomóc w ustaleniu, co stało się z młodym mężczyzną. W pamięci bliskich zaczynają się rysować obrazy. Przypominają sobie, że jeszcze jako nastolatek marzył o tym, by wstąpić do Legii Cudzoziemskiej. Formacja ta była od zawsze owiana tajemnicą. Może to właśnie tam zdecydował się zaciągnąć Konrad. Może właśnie teraz podjął decyzję, by zrealizować swoje marzenie. Niestety po skontaktowaniu się z władzami organizacji wiadomo, że mężczyzna o takich personaliach nigdy nie wstąpił w jej kręgi. W umysłach śledczych i rodziny zaczyna pojawiać się coraz więcej pytań. Czy Konrad wyjechał z Hiszpanii? Gdzie może przebywać? Czy jest bezpieczny? Dlaczego nie odzywa się od tylu lat? Czy podjął decyzję sam, czy ktoś go do tego zmusił? Czy przytrafiło mu się coś złego? Bezsilność sprawia, że zaczyna brakować sił i nadziei. Pozostaje już tylko oczekiwanie. Wydaje się jednak, że rodzina i przyjaciele chłopaka nie zamierzają pogrążyć się w smutku i stagnacji. W 2008 roku do Oropesa del Mar wyjeżdża mieszkający na stałe w Hiszpanii znajoma rodziny. Postanawia przeprowadzić śledztwo na własną rękę. Już na początku natrafia na pewne problemy. Miejscowość w ciągu ostatnich lat znacznie się rozbudowała i unowocześniła. Także nie udaje jej się odnaleźć hotelu, w którym pracował Konrad. Ustala natomiast, że nigdy nie był notowany, nie przebywał w więzieniu, w żadnym szpitalu, nie korzystał też z pomocy społecznej. Dzięki jej uporowi i determinacji sprawdzono bazę osób o nieustalonej tożsamości. Przejrzano opisy denatów i znalezionych przy nich rzeczy. Żaden nie pasował do Konrada. Do dziś nie udało się ustalić, co stało się z tym pogodnym, kochającym życie chłopakiem, który roztaczał wokół siebie cudowną aurę. Rodzina nie poddaje się mimo upływu czasu. Wierzy, że chłopak gdzieś jest. Prowadzi spokojne życie, tylko z jakiegoś nieznanego nikomu powodu. Nie może wrócić do domu. Siostra pisze do niego przejmujący list, w którym czytamy. Braciszku, Konradku, mój Kaja. Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek się stało, jestem i czekam. Czekam na jakikolwiek znak. Wystarczy jedno słowo. Żyję. Każdego dnia zadaję sobie jedno pytanie. Co się stało? Nie wiem, czy kiedykolwiek poznam prawdę, ale podobno nadzieja umiera ostatnia. Ciągle wydaje mi się, że zrobiłam za mało, że mogłam więcej. Zastanawiam się, co bym ci powiedziała, gdybyś nagle pojawił się w drzwiach naszego domu. Wyobrażam sobie tamten moment, gdy dzwoni telefon i słyszę magiczne: cześć, żabko. I nie jestem w stanie nic odpowiedzieć. Łzy są moją odpowiedzią. Tyle lat dzieli nas od chwili, gdy obudziłeś mnie rano, tuż po Wielkanocy i tuląc mnie mocno żegnałeś. Nie chciałam, żebyś jechał. Mija 21 lat, a ja wciąż pamiętam piękny, słoneczny poranek. Poranek, który był naszym ostatnim. Obiecałeś, że niedługo wrócisz. I dalej trzymam cię za słowo. Chciałabym tyle ci opowiedzieć, tyle rzeczy opisać. Ale wierzę, że jeszcze przyjdzie ten dzień, kiedy wszystko nadrobimy. Dziś mam wspomnienia. Bezcenne. Twój uśmiech. Żarty i to, jak robiłam kucyki z twojej burzy loków. Jak czekałeś co roku na Oscary, całą noc przed ekranem telewizora, by nie przeoczyć nawet sekundy. Wspólna gra w Monopoli, gdzie dziwnym trafem zawsze miałeś najlepsze hotele. Kiedy skradałeś się po ciemku, by mnie nastraszyć. Lub kiedy całe osiedle słuchało Metaliki czy Nirwany. Gdy patrzyłam, jak ćwiczysz na egzaminy do szkoły aktorskiej swoją popisową lokomotywę. Wiedziałam, że masz talent. I mogłabym tak wymieniać dalej i jeszcze więcej. Ale to za bardzo boli.
Dlatego proszę, odezwij się i stwórzmy nowe, wspólne chwile. Czekam na ciebie, twoja siostra. Dziękuję. Jak możecie zauważyć, na moim kanale pojawiło się już kilka filmów o zaginięciach. Informuję, że rozpoczynam nową serię, w której krótko będę opowiadał o nowych przypadkach. Co prawda nie cieszą się one tak dużą popularnością, jak filmy poświęcone tematyce stricte kryminalnej, ale uważam, że to bardzo potrzebne. Nie chodzi tylko o wyświetlenia. Dziękuję jeszcze raz za wszystkie miłe komentarze i słowa wsparcia. Dziękuję moim patronom. Dziękuję za subskrypcję i zaufanie. To niezwykle motywujące. Dziękuję jeszcze raz i liczę na to, że zostaniecie ze mną na dłużej. Pozdrawiam.